i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z nami wszystkimi. Rozpoczynamy rekolekcję przed prowadzeniem relikwii błogosławionej rodziny Ulmów. Prowadzi je ksiądz Tomasz Trzaska, którego serdecznie witam. Jest on pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, ale też człowiekiem wielu talentów, między innymi moim ziomkiem z moich rodzinnych stron. Tak jest. Największy jego talent i dar to, że jest z moich rodzinnych stron. Oczywiście żartuję. I serdecznie jeszcze raz witam i chcemy dzisiejszy dzień przeżywać z błogosławioną rodziną Ulmów, prosić o wstawiennictwo, szczególnie dla naszych rodzin. Jeżeli są jakieś kryzysy, momenty trudne, to może w sposób szczególny, ale też można śmiało dziękować za dar rodziny, za taką radość dnia codziennego. To wszystko zawierzajmy dobrego Bogu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie da się zaprzeczyć, że wszystko, co ksiądz Tomasz powiedział, jest prawdą. Rzeczywiście my z jednej parafii, ja trochę tak połowicznie, bo z tej parafii pochodzi moja babcia, moja mama, więc ja się też tam często wychowywałem, bywałem i teraz tam mieszkają moi rodzice, więc to wszystko jest prawdą. I kto wie, czy to nie jest jedna z moich silniejszych stron w życiu, że jestem ziomkiem księdza Tomasza. To się okaże w Królestwie Niebieskim. Wystawa jest dziełem też niewielkim, ale dziełem pracowników IPN-u ze zdjęciami, między innymi właśnie zrobionymi przez Józefa Ulmę. I bardzo się cieszę, że mogę w tym brać udział. Jeden z naszych prezesów jest też bliskim krewnym błogosławionej Wiktorii. Moi koledzy z biura, pracuję w biurze, które zajmuje się poszukiwaniem szczątków pomordowanych Polaków. Moi koledzy z biura też ekshumowali Ulmów przed beatyfikacją do rekognicji tak zwanej. A zatem jest mi to rodzina też szczególnie bliska. Drodzy, dzisiaj zapraszam do takiej powtórki. Powtórki z historii błogosławionej rodziny, żebyśmy mogli jutro i pojutrze odnieść się już do wartości, do tego głębokiego sensu spotkania z tą błogosławioną rodziną. Błogosławiony Józef rodzi się w 1900 roku. Rodzi się na tamtych terenach, na Podkarpaciu, na terenach, które, jak zresztą cała Rzeczpospolita, no, nie istniały na mapach świata. Rodzi się, kiedy jeszcze nie było niepodległości. Osiąga swoją dojrzałość, pełnoletność w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale potem, zresztą jak wiele terenów, musi włączyć się zarówno w tę walkę w czasie wojny polsko-bolszewickiej, w tym wymiarze dotyka Polski ta wojna, ale potem w 1939 dotyka Polskę nawała niemiecka, a potem sowiecka agresja po 17 dniach. I te tereny zostają szczególnie dotknięte też. Tam, niedaleko, Niemcy budują getto, w którym zgromadzeni są Żydzi. W 1941 roku wydają zarządzenie, że każdy Żyd, który opuści getto, będzie ukarany karą śmierci. Każdy Polak, który udzieli jakiegokolwiek wsparcia Żydowi, zostanie ukarany karą śmierci. Każdy Polak, który nie wyda, że u sąsiada ukrywani są Żydzi, będzie ukarany karą śmierci. Ale zanim do tego dochodzi, zanim wybucha wojna, to Józef jest człowiekiem, no, można by powiedzieć, renesansu, chociaż żyje w XX wieku. Ponieważ jest człowiekiem niezwykle zainteresowanym życiem i światem. Józef interesuje się w zasadzie wszystkim. Interesuje się rolnictwem.
rolnictwem. Kupuje pierwszy hektar ziemi, interesuje się uprawą drzew owocowych, potem pszczelarstwem, hodowlą jedwabników, uprawą morwy. Buduje swój pierwszy aparat fotograficzny, kolejne potem kupuje i stąd mamy ponad 2000 zdjęć, które zrobił, pokazując życie, obrazując życie jego rodziny, jego wioski, święta, uroczystości, ale też robiąc zdjęcia do dokumentów swoim ziomkom ze swoich terenów. W pewnym sensie go też to zgubi, bo zdrajca, który miał rzekomo wydać to, że Niemcom, że Ulmów są Żydzi, no miał przyjść na rekonesans pod pretekstem zrobienia sobie właśnie zdjęcia u Józefa. Józef nie rozstaje się z aparatem, stąd mamy tak wiele zdjęć. Józef też jest człowiekiem niezwykle pomocnym, bo wiedzę, którą pozyskuje z książek, przekazuje dalej, bezpłatnie. Służy innym taką bezinteresowną pomocą, nawet kiedy oni o to nie proszą, to zabiega o to, że mógłby im pomóc, bo widzi, że na przykład coś się dzieje z ich drzewami owocowymi albo z ich uprawami, więc im służy. Mówi się, że w jego bibliotece było ponad 200 książek i to też charakterystyczne, bo ta biblioteka się zachowała w jakimś stopniu. I mimo, że Niemcy i ich kolaboranci okradli dom Ulmów po tym morderstwie z 1944 roku, to książek nie wzięli, to też o czymś świadczy. Niemniej jednak te książki do dzisiaj świadczą o tym, że Józef był człowiekiem bardzo ciekawym życia. I to już jest w ogóle dla nas taki pierwszy przyczynek do tego, żeby się zastanowić, czy ja jestem ciekawy życia. Owszem, mamy pewien poziom ciekawości, tylko czy nie zamykam go w przewijaniu Twittera, czy Instagrama, czy Facebooka? Czy jestem ciekaw rzeczy, które pozornie mogą być dla mnie nieinteresujące? Innych kultur, innych religii, czy innych cywilizacji wręcz, które rozwijały się w świecie, innych technologii, jak coś działa. Jest niezwykle ciekawe, że w tamtych czasach, kiedy dostęp do wiedzy był dużo, dużo bardziej ograniczony, Józef tę wiedzę pozyskiwał. Dzisiaj mamy wszystko na wyciągnięcie ręki. No właśnie, w 1935 roku Józef bierze za żonę Wiktorię. Wiktorię Niemczak, 12 lat młodszą dziewczynę, zakładają rodzinę, pracują w miejscu, w którym się osiedlili, w Markowej, dobrze to wiemy. I już po roku przychodzi na świat Stasia. W 1936 roku przychodzi na świat Stasia, potem Basia, potem Władziu, Franiu, Antoś i Marysia. Sześcioro dzieci rodzi się w zasadzie prawie że rok po roku w domu, w którym żyją skromnie, żyją z pracy własnych rąk, żyją z usług. Ale właśnie nawet w czasie wojny, no bo przecież Franiu, Antoś i Marysia rodzą się już w czasie wojny. Franiu rodzi się w 40 roku, Antoś w 41, a Marysia w 42. Sześcioro dzieci i siódme w drodze, któremu się nie dane było narodzić. I zobaczmy znowu taka refleksja bardzo ciekawa. Czasy były trudne, a czasy wojenne to jest absolutnie jasne, że nic nie było, że była bieda, że trzeba było walczyć o każdy kawałek chleba, nawet jeśli ktoś żył na wsi. I nie ma tej obawy u Józefa i u Wiktorii. Jest zaufanie Panu Bogu. Bardzo lubię to powiedzenie, nie wiem czy je znacie, że każde dziecko przychodzi na świat z bochenkiem chleba. Bardzo lubię to powiedzenie, ono jest takie proste i bardzo silne w swojej prostocie, że dziecko jak przychodzi, to przychodzi z tym Bożym błogosławieństwem, że Pan Bóg jakoś pozwolił. I zobaczmy, że oczywiście były inne czasy, powiemy. Kiedyś więcej było dzieci, bo też śmiertelność była większa i tak dalej, i tak dalej. Ale my nie mamy wojny dzisiaj. Ani w Polsce, ani w Niemczech, ani we Francji, ani we Włoszech, ani w Hiszpanii, ani w Skandynawii. Nie mamy wojny, a w tych krajach dzietność jest niska. W Polsce jest w ogóle z każdym rokiem poniżej jakiegokolwiek poziomu bezpieczeństwa, tego powiedzmy demograficznego. Nie mamy wojny. Ja mieszkam przy jednym lotnisku, pracuję przy drugim. Ja widzę, ile jest samochodów przy lotniskach. Widzę, jak ludzie podróżują, jakimi samochodami jeżdżą, w jakich mieszkaniach mieszkają. I tak
zupełnie bez wyrzutu, ale tak spoglądając i próbując zrozumieć, co się stało z dzisiejszym światem, że wiele osób mówi, jedno dziecko to jest dużo, dwoje to już bardzo dużo, troje to już rodzina wielodzietna. Pewnie Józef by się uśmiechnął z Wiktorem i powiedzieli, no cóż. Ale powtarzam, daleki jestem od tego, żeby to wyrzucać komuś, czy narzucać. Raczej patrzę na to, jak świat się zmienił. Że żyje nam się dużo wygodniej, dużo bezpieczniej, a mimo wszystko pewne rzeczy stają się odwrotne, niż można by się było spodziewać. Tym bardziej ta rodzina pokazuje nam coś szczególnego. I w 1942 roku w grudniu do drzwi puka Saul Goldman z czterema synami, dorosłymi synami. Saul jest wtedy już prawie że starcem. Puka do drzwi i mówi, Józefie, czy przyjmiesz nas pod swój dach, inaczej Niemcy nas zabiją. Rozpoczęła się wtedy akcja Reinhardt, która prowadziła do eksterminacji Żydów. I uciekają przed śmiercią. Uciekają przed zagładą. Józef mówi, zapraszam. Teraz mój dom będzie waszym domem. 8 ludzi w rodzinie Ulmów plus 5 nowych gości. To jest 13 osób. A za chwilę do drzwi pukają 3 kobiety. Laila, Reszla i Gonda. Przychodzą i proszą o to samo, co poprosił Saul. Czy nas przyjmiesz pod swój dach? Inaczej zginiemy. Zwróćmy uwagę, że jakie upokorzenie musiało towarzyszyć ludziom, którzy błagają o schronienie w jakimkolwiek miejscu, aby tylko przeżyć. Józef w tych ludziach widzi człowieka. Przyjmuje też i te 3 kobiety. Jest już ich 16 osób. 16 osób. I oto 16 osób mieszka pod jednym dachem. Od grudnia 1942 do marca 1944 roku. Mieszka, żyje, je razem, pracuje razem. Józef zaprasza mężczyzn do pracy przy garbowaniu skór. Wiktoria zapewne gotuje z tymi kobietami. Rosną koszta, więc też oni pracują na swoje utrzymanie właśnie przy pracy z Józefem. Nie uchodzi to oczywiście uwadze mieszkańców. Ludzie wiedzą, że u Józefa są ukrywani Żydzi. Zresztą nie tylko tam. W 1942 roku, w momencie, w którym doszło do zbrodni w domu Ulmów, we wsi w Markowej ukrywało się, było ukrywanych 22 Żydów plus te 8 osób. 30 Żydów było ukrywanych w Markowej. I właśnie w wyniku zdrady, w wyniku donosu 24 marca 1944 roku, 80 lat temu, wyjeżdża z Łańcuta 30 osób, funkcjonariusze niemieccy, policjanci granatowi, wyjeżdżają i jadą pod dom Ulmów. Nad ranem podjeżdżają pod dom i pierwsze co robią, strzelają w poddasze, zabijając od razu 3 osoby. A potem wszystkich wyprowadzają przed dom i wiemy, jak to się skończyło. Zabijają najpierw Żydów, potem rodziców, a potem dzieci. Zabijają dzieci, jak powiedział ten niemiecki dowódca Dicken, po to, żeby gromada, żeby wioska nie miała potem problemu z sierotami. To zabijmy ich. Tego dnia zginęło 17 osób. Bo to 17 jeszcze nie narodziło się. I tego dnia 17 osób w ciągu kilkunastu minut zamordowali Niemcy, ich kolaboranci. Mieszkańcy byli tak poruszeni, że uznali, że trzeba tę rodzinę uszanować. Poprosili, ubłagali wręcz, żeby pochować oddzielnie Żydów, oddzielnie chrześcijan. A potem rodzinę Ulmów wykopano i w skrzyniach, no bo nie w trumnach, pochowano na miejscowym cmentarzu. Te trumny, te skrzynie zrobił lokalny stolarz. Józef też był trochę stolarzem. I tak sobie myślałem dzisiaj,
co musiał czuć i o czym myśleć ten stolarz, kiedy wiedział, że robi te skrzynie dla bohaterskiej rodziny, dla swoich sąsiadów. Józef wielokrotnie słyszał od ludzi: Józefie, ryzykujesz życiem swoim i swoich dzieci, swojej żony, przyjmując Żydów. Dlaczego to robisz? A Józef odpowiadał bardzo krótko: bo to też ludzie, nie można inaczej. I siostry, bracia, czujemy, że to jest szlachetna postawa. Czujemy, że jest to wielka postawa. Ale czy w takim trochę mniejszym stopniu, może nawet dużo mniejszym stopniu, 80 lat później Polacy nie zachowali się podobnie? Kiedy na Ukrainie wybuchła wojna, to Polacy nie budowali, nie otwierali magazynów, hangarów i namiotów. Otworzyli domy, łazienki i kuchnie, sypialnie. I powiedzieli: to są teraz wasze sypialnie, wasze kuchnie, wasze łazienki, wasze poddasza, wasze piwnice. To są teraz wasze łóżka, wasze noże i wasze talerze. Jesteście w domu. Zrobiono to na wielką, masową skalę. Polacy są nauczeni, mimo że często muszą potem przełykać gorzką pigułkę, kiedy zawodzą się na wielu. Niemniej jednak Polacy są nauczeni, bo szanujemy człowieka, bo nie przyjmujemy mas czy kwot, przyjmujemy człowieka. Tak jak Józef mówił, to są ludzie, ich nie wolno oddalić, oni też potrzebują żyć. I siostry i bracia, po tej zbrodni, po tym pochówku odbywa się w domu szaber, zostali okradzeni ulmowie, wynosi się meble, wynosi się wszystkie rzeczy, kosztowności. Wynosi się też wszystko to, co nadawało się do kradzieży, a potem w tym domu robią libację i piją całą noc wódkę. Ci mordercy, którzy zabili całą rodzinę. A potem, kiedy dzieci idą do szkoły, po tej śmierci, dyrektor szkoły mówi: zabito rodzinę ulmów, dzisiaj lekcji nie będzie, wracajcie do domu. I można by się zastanowić, co zrobiła wieś poza tym pochówkiem, poza przeżywaniem żałoby. Przecież we wsi wciąż było 22 osoby, które się ukrywało. Widzieli, jak zamordowali zaprzyjaźnioną i szlachetną rodzinę. Na 22 osoby, które były ukrywane w Markowej, oddalona, poproszona o odejście, została jedna osoba. Mieszkańcy Markowej dalej ukrywali 21 osób. Bohaterska Markowa, bohaterscy Polacy. I siostry i bracia, ten przykład tej błogosławionej rodziny nie tylko dlatego, że ponieśli męczeństwo, ale że pięknie żyli, że stworzyli coś wyjątkowego, że w tym Piśmie Świętym u Józefa było podkreślone i napisane tak przy przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, że Ewangelia to żywe słowo i żywy przykład. O tym chciałbym, żebyśmy w czasie tych rekolekcji przed wprowadzeniem relikwii mówili, co to znaczy i co nam dzisiaj daje błogosławiona rodzina ulmów. Oby stali się naszymi patronami, oby stali się naszymi przyjaciółmi.